Hej, tutaj Magda i dzisiaj zapraszam was na odcinek kolejny z Colourpop. Przyszła do mnie paczka. W ostatnim odcinku, to było całkiem niedawno, przedstawiałam wam takie główne informacje na temat Colourpop, czyli co z VAT-em, cłem, przesyłkę i tak dalej, kiedy się płaci VAT, kiedy się nie płaci. Przedstawiałam mniej więcej, jak wygląda cały ten przebieg płacenia VAT-u, bo wtedy płaciłam za tamtą przesyłkę. Za tą przesyłkę nie płaciłam. Ta przesyłka jest warta dużo więcej niż tamta przesyłka. A za tą zapłaciłam VAT, tutaj nie płaciłam VAT. Więc tak jak już wspominałam w poprzednim odcinku, tak powiem jeszcze raz, to czy zapłacicie VAT czy nie, to jest tak naprawdę czysta i wyłącznie loteria. Jeśli chodzi o ten odcinek, to nie będę już wspominać wszystkich tych rzeczy, które wspominałam w poprzednim odcinku. Tutaj skupimy się tylko i wyłącznie na tej paczuszce. Pokażę wam paletki, pokażę wam swatche, tak jak robiłam to w poprzednim odcinku, bo tam również przedstawiałam moje zamówienie i pokazywałam swatche, tak tutaj również przedstawię wam wszystkie swatche, wszystkich cieni, z tych wszystkich paletek, więc mam nadzieję, że odcinek wam się spodoba, jeśli tak dajcie łapkę w górę, pamiętajcie również, by subskrybować kanał, by nie przegapić kolejnych odcinków, a w komentarzu na dole możecie napisać, czy zamawiacie z Colourpop, czy zamierzacie zamówić, no i która z tych paletek, które za chwilę wam pokażę, podoba wam się najbardziej. Ja przygotowałam nóż, bo tutaj muszę odciąć i jeśli chodzi o ten kartonik, to jak widzicie, on nie jest już tak bardzo obklejony jakimiś tam papiórami, jak to było w przypadku zeszłego kartonika. Tutaj była jedynie karteczka z danymi do wysyłki. I jak zwykle w środku mamy bardzo dużo tych wypełniaczy, żeby tutaj nic się nie popsuło. Mamy kolejną karteczkę. Happy Holiday. O, Holiday! Jak zwykle wszystkie te paletki są w takich woreczkach z folii bąbelkowej i po kolei zacznę wam je pokazywać. Tutaj jest taka niebieska paletka. Jest to Ina Trans. To jest ta paletka z tej serii, której nigdy nie pamiętam, jak się nazywa, ale tutaj wstawię wam zdjęcie i zaraz wam pokażę, jak prezentuje się w środku. Tutaj z tego co pamiętam, to są kolory niebieskie i róże. Tutaj jest fioletowe pudełko i jest to paletka z... O kurde, powinien się otworzyć. Jest to paletka z lusterkiem, jest to dziewiątka. Mamy tutaj takie cienie, o. Jak widzicie, ten tutaj pierwszy, on delikatnie się ukruszył, ale to jest aż wręcz niewidoczne, to jest takie naprawdę bardzo delikatne. W tym miejscu on jest delikatnie taki maźnięty po prostu. On nie jest ukruszony, co po prostu maźnięty. Tak się wydaje. Będę musiała delikatnie tutaj... O, ale jest taki... O kurde, ale... O Jesus, ale to ma ładny... bo teraz nie zobaczycie. O Jesus, to ma taki... śliczny. Tutaj w ogóle wygląda na biały, a to się mieni na niebiesko i różowo. O kurde. Kolory z jednej strony moje, bo są róże, z drugiej strony nie moje, bo są niebieskie, ale stwierdziłam, że ja chcę paletkę, której jeszcze nie używam. Kolory, których jeszcze nie używam, bo nie używałam jeszcze niebieskich kolorów do makijażu. Ja mam tą paletkę z Elzą i też ona leży nieużywana, bo ja się trochę boję używać niebieskich cieni. Muszę przetestować i widzę, o, tutaj jest taki matowy z drobinkami. Na pierwszy rzut oka te cienie wydają się takie strasznie jakieś monotonne, bo no jakieś, nie wiem, białe, niebieskie, ale tak jak już wspominałam, z bliska to się prezentuje dużo lepiej. Dobra, przechodzimy dalej do kolejnych paletek i tu to jest cały zestaw dwóch paletek, więc zacznijmy może od tego. I tutaj jest zestaw, który jest w takim pudełku i to jest Blushing Nude i tutaj mamy Blush Crush oraz Nude Mood. One są w ogóle w takim fajnym opakowaniu. Właśnie Blushing Nude, Blushing Nude Palette Duo, Nude Mood, Blushing Crush. Więc to pudełko jest fajne. Blushing Crush prezentuje się w taki sposób. Jest to taka bardzo kwiatowa wersja, czyli mamy tutaj, jest zabezpieczenie co do foliki. Powiem wam tak, tu nie ma lusterka, natomiast kolorki prezentują się
w taki sposób. Widzicie, mamy tutaj takie fiolety, róże, trochę też takie nude kolorki, ale wszystko takie opalizujące, takie z drobinkami. Chociaż nie no, są maty. Ten cień prezentuje się super. On w kamerze wygląda beznadziejnie. Czemu w kamerze te cienie wyglądają beznadziejnie? Może na swatchach będzie się prezentować lepiej, ale ten cień to jest taki perłowy i on się mieni z tego co widzę. Ten Bloom Up też prezentuje się tak perłowo. O, teraz możecie zobaczyć, jak ten się tak opalizuje na różne kolorki. No i ten, jak widzicie, też się tak opalizuje na różne kolorki, więc te cienie bardzo mi się podobają. Natomiast co do Nude Mood, no to jak już widać po samej nazwie, to są to kolorki nude. I też tutaj mamy folijkę i też jest to paletka bez lusterka. Natomiast no, mi to, czy jest z lusterkiem, czy bez, raczej tak nie przeszkadza, bo zazwyczaj i tak maluje się przy dużym lustrze, natomiast wiadomo, w podróży zawsze to lusterko się przyda. Jeśli chodzi o kolorki, to prezentują się one w taki sposób. Też mamy taki cień tutaj, to Wink Wink, który w kamerze trochę beznadziejnie wygląda, ale na żywo naprawdę wygląda lepiej. Staram się wam tak pokazać, które cienie się tak opalizują na inne kolorki. Mamy tutaj złoto i mamy brązę. Brązę, po prostu nude kolorki. Coś, co powiedziałabym, nazwałabym raczej taką paletką podstawową. Zarówno mam wrażenie tamta paletka, czyli to Blush Crush, jak i ta Nude Mood. Mam wrażenie, że to są takie paletki bardzo podstawowe, z czego też się cieszę, bo lubię mieć takie też bardzo podstawowe paletki i myślę, że właśnie jeśli szukacie czegoś takiego bardzo podstawowego, to możecie skusić się na te dwie paletki. Jeszcze zobaczę, jak to wygląda na swatchach. I przechodzimy dalej, przechodzimy do kolejnych paletek. Jest tutaj, prawie koniec, ta paletka, duża, jak widzicie. To nie jest dziewiątka, ani dwunastka, to jest bodajże szesnastka, tak mi się wydaje. Jak widzicie, to jest paletka z Mulan, ona jest w pudełku. I jeśli chodzi o tę paletkę, to jak tylko ją zobaczyłam, to ja wiedziałam, że ona będzie moja. Wcześniej czy później ona będzie moja. No i opakowanie prezentuje się tak samo jak pudełko. I co do tych cieni, to tutaj też nie ma lusterka. No tutaj w tej paletce bardzo dużo, bardzo różnych cieni. Jak widzicie, jest bardzo dużo takich błysków, bardzo dużo brokatów, cały ten tutaj rządek. To są właściwie błyski, mamy czarny, który jest błyszczący, to nie jest mat. Mamy tutaj dość mało matów, tak mi się wydaje, bo tutaj jest mat, tu jest mat, tu jest mat. No i te trzy cienie też są matem, więc mamy sześć matów, a reszta to właśnie jest, są albo jakieś prasowane, prasowane pigmenty, jakieś cienie błyszczące, albo właśnie brokaty. Co do tych cieni, jak widzicie, dominuje brązo, złoto oraz czerwień. Jestem strasznie ciekawa, jak te cienie będą się prezentować na swatchach, czy w ogóle na powiece, bo nie będę ukrywać, że no jestem ciekawa tego Loyal, ten cień, który wygląda na taki czerwony, on nie jest czerwonym, on ma takie złote drobinki. To jest czerwień ze złotymi drobinkami i to mnie ciekawi, to mnie strasznie ciekawi. I ostatnia paletka, piąta paletka z tego zamówienia. Jak widzicie, to jest coś żółtego. Żółci mi trochę brakuje w moich paletkach, więc mam California Love.
ta paleczka, ona przez jakiś czas też nie była dostępna. Potem wróciła właśnie na ten Black Friday i w sumie została chyba jeszcze do teraz. Jeszcze do teraz można ją kupić, a wiem, że ona przez jakiś czas była niedostępna. California Love. I tutaj mamy... O, żółcie, mamy żółcie, mamy brązy, no czyli takie bardzo kalifornijskie, powiedziałabym, kolorki. No i jak zwykle mamy brokat, tylko to jest raczej, powiedziałabym, taki brokat, typowo brokat, bo jest taki brokat w niektórych paletkach Colourpop, który ma bardzo duże drobinki, a jest taki brokacik, który ma takie mikroskopijne te drobinki, no i właśnie to jest ten tego typu brokacik. To nie jest żółty, to jest coś pomiędzy złotem a brązem, więc to też może być coś ciekawego. Podoba mi się to, że mamy tutaj trochę tych żółtych, bardziej to są pomarańcze, brakuje mi jakiegoś takiego żółtego kolorku, takiego idealnie żółty, żółty, żeby rzeczywiście zrobić żółty ten kolorek, a nie bardziej brązę. No ale tutaj raczej mam wrażenie, że tutaj te kolorki podchodzą bardziej pod zachód słońca, coś takiego, czyli takie bardzo przydymione te żółte są, brązy też, więc wydaje mi się, że tutaj mieli na myśli raczej taki zachód słońca, a nie takie słońce, słońce. Prezentuje się moje zamówienie. Jak widzicie, tych paletek jest naprawdę mnóstwo i ja nie mam bladego pojęcia, kiedy je wszystkie wykorzystam, kiedy wszystkie przetestuję. To by było na tyle w tym odcinku. Koniecznie w komentarzach na dole napiszcie, które z tych paletek podobają wam się najbardziej. To by było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jeśli tak, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie również kanał, by nie przegapić kolejnych odcinków. Do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa!